Coraz więcej protestów przeciwko budowie centralnego portu komunikacyjnego. Mieszkańcy boją się, że w związku z inwestycją ich domy zostaną wyburzone. Przykładowo nasza miejscowość zostanie podzielona na trzy części. Żaden aspekt społeczny nie jest brany pod uwagę. Na odcinku pomiędzy, akurat gdzie my będziemy mieszkać, na odcinku do 200 metrów zostanie odciętych od miejscowości około 11 budynków. W czwartek w Katowicach odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw przeskalowanych inwestycji publicznych i przymusowych wywłaszczeń oraz działającej przy Sejmiku Śląskim Komisji do spraw analizy inwestycji kolejowych i innych inwestycji realizowanych przez administrację rządową. Politycy podnosili różne kwestie, od krzywdy ludzkiej po ich zdaniem bardzo niskie kwoty odszkodowań. Pamiętam, jak byłem w PiS-ie, próbowałem pana ministra Horałę ściągnąć na okrągły stół w sprawie właśnie CPK. Usłyszałem, że to jest niemożliwe, on się nie będzie spotykał w takiej sprawie, ponieważ te decyzje zapadają twardo w Warszawie i tutaj nie ma nad czym dyskutować. No to jest poziom dialogu. Ale ja serdecznie pana ministra Horałę zapraszam, z pewnością przedstawimy dużo faktów merytorycznych do tego, żeby pokazać, że to jest złe rozwiązanie, zły pomysł. Nie da się budować wielkich rządowych inwestycji na krzywdzie ludzkiej. A coś niewątpliwie takiego jak krzywda ludzka dzieje się tu także w województwie śląskim, w wielu powiatach tego województwa, gdzie tysiące mieszkańców protestuje przeciwko temu, przeciwko bezduszności władzy centralnej. Przymusowe wywłaszczenia możliwe są tylko na cel publiczny. A ten cel, jak wspomniałam, ani razu nam nie został przedstawiony, ani udowodniony. Jak na razie widzimy tylko prywatne cele i nabijanie sobie kasy poszczególnych funkcjonariuszy, którzy żyją z tego projektu i za słusznym odszkodowaniem. A tego słusznego odszkodowania nie ma. Proponuje się już dla przykładu za domek jednorodzinny, w którym żyje jedna osoba, odszkodowanie rzędu 100 tysięcy złotych. Mniej niż patriotyczna ławeczka. Jest to inwestycja dla naszego regionu niepotrzebna, budowana na krzywdzie, na niepokoju społecznym, na stresie, w którym jako mieszkańcy żyjemy od 3 lat, proszę Państwa. Od 3 lat zmieniane są koncepcje, zmieniane są przebiegi. Ludzie nie potrafią normalnie funkcjonować, pracować, bojąc się o swój dobytek i o swoją przyszłość. Rząd chciałby, aby centralny port komunikacyjny został otwarty w 2027 roku.